ty szanujesz swoich rozmówców w pytaniu na śniadanie i to jest piękne, masz z nimi niesamowite flow. Jak to w ogóle się stało, że ty dołączyłeś do ekipy i jak wyglądały castingi, jak wyglądał twój pierwszy, może nie program, ale na pewno było jakieś parowanie wcześniej i twoje pierwsze spotkanie z panią Katarzyną Dowbor? Droga koleżanko, parowanie bywa w randce w ciemno. Jakby mój udział w pytaniu na śniadanie wynikał z odebrania telefonu, w którym zaproponowano, żebym spotkał się z Katarzyną Dowbor i z ekipą, która też tam się spotkała, żebyśmy właśnie mogli porozmawiać. I porozmawialiśmy i później jest jakaś, wiesz, maszyna decyzyjna, proces piramidyczny, tak się mówi chyba. I ktoś na górze stwierdził, że nie najgorzej będzie, jeżeli spróbują ze mną. I póki co się udaje, jeszcze trzymaj kciuki, żeby udawał się jeszcze długo. Bardzo bym chciał zresztą, bo to zajebista praca. Podoba ci się? Ojej, uwielbiam to. Naprawdę. I w ogóle cała ekipa Pytanie na śniadanie, moja bezpośrednia szefowa, współprowadzący, cała ekipa, cała redakcja. Wiem, że brzmi jak naćpany, ale wcale tak nie jest. Są taką grupą, która mnie bardzo nakręca. Uwielbiam chodzić tam do pracy.